Tu Iximu. To nowa koncepcja bloga, w której widzicie część mnie, ale nie moją twarz. Będę popijała herbatką, a seria nazywa się Herbatkowy Blog. To temat, który jest często uznawany za kontrowersyjny z tego powodu, że porusza temat religii. Dziś porozmawiamy o waga świętach ateisty. Jestem ateistką, pomimo iż od niedawna to jednak jestem i to będą tak naprawdę moje pierwsze święta jako ateistka. Jednak myślę, że mogę w tym temacie się wypowiedzieć, bo mniej więcej wiem, jakie podejście do tego mają ludzie. Otóż zazwyczaj jest to hejtowane, dlatego że przecież ateista nie powinien świętować, bo jest to przecież święto chrześcijańskie, bo wtedy Bóg się narodził, dokładnie Jezus, czyli Syn Boga. I cóż, dla mnie to jest troszeczkę przykre, bo z jednej strony wiadomo, no święto nie dotyczące tak naprawdę ateistów, ale jeżeli spojrzycie to z innej perspektywy, to tak naprawdę... Czy coś w tym złego, skoro świętują? Tak naprawdę nie powinniśmy się tym interesować, ale skoro już nas to gdzieś tam dotyka, to przecież pomyślmy, że taki ateista może mieć rodzinę wierzących. Tak jak w moim przypadku moi rodzice wierzą, moi dziadkowie wierzą. Ja jestem tym takim wyjątkiem rodzinnym, który stwierdził, nie, dla mnie Bóg nie istnieje i nie czuję tego. Więc dla mnie to jest dość absurdalne. Tak, to chyba dobre słowo. Cóż, moim jakby kolejnym przykładem tego, że nie powinno być to, że tak powiem, hejtowane i w ogóle nie powinni, inni ludzie nie powinni mieć z tym problemu, bo przecież święta to nie tylko narodziny Boga, ale według religii jest to przecież czas, w którym powinniśmy też spędzić miło czas z rodziną, powinniśmy być mili i pomimo tego, że mieliśmy jakieś kłótnie w roku, nie powinniśmy wtedy się obrażać. To jest czas przebaczania. I uważam, że ateiście się to przyda, skoro na co dzień nie wierzy i nie ma tych swoich, że tak powiem, zasad, jakie mają osoby wierzące, to święta mogą być dla osób, które są ateistami, a powiedzmy nie zachowują się zawsze zbyt dobrze, to może być czas, w którym pokażą, że nie są aż tacy źli. W końcu każdy ma w sobie jakąś część dobra, więc sądzę, że święta świętowane przez ateistów nie są wcale czymś złym i nie mają zamiaru jakoś obrazić osoby wierzące, a tym bardziej, że dużo osób też mówi, że to dla prezentów. Dla mnie to też troszeczkę głupie. Dlaczego? Otóż przecież na samo wydawanie prezenty dla innych, samo przystawianie domu, będzie kosztowało nas więcej niż jakiś mały prezencie, który dostaniemy od męża, córki, żony, kogokolwiek. Więc cóż, warto przemyśleć tę kwestię. To tyle na dzisiaj. Muszę się zbierać, bo właśnie wyjeżdżam do mojej rodziny, która nie jest ateistami. I spędzimy miło czas. Więc ja wam życzę wesołych świąt. Mam nadzieję, że spędzicie je w rodzinnym gronie, ze śniegiem, super prezentami. I w dobrej atmosferze, co najważniejsze. Pa!